Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek Kerbali na kanale i oczywiście zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na niedzielne aktualizacje w każdą niedzielę o 14, gdzie pojawia się m.in. plan wideo na następny tydzień, a teraz nieco się zmieniło, więc jest ciekawie. Dobrze, i co w tym odcinku? W tym odcinku będziemy testować nasz samolot, który zbudowaliśmy w odcinku poprzednim. I to jest samolot SSTO, czyli Single Stage to Orbit. A więc to jest prototyp właściwie tego samolotu. O, tak w ten sposób wygląda. Myślę, że to jest całkiem przyzwoite. I dzisiaj wykonamy lot próbny, żeby zobaczyć, jak daleko jest w stanie polecieć. Jednak to jedną rzecz dodam, mianowicie tutaj koło wahadłowe, takie większe, a koło wahadłowe stąd po prostu wyłączę. Po prostu te koło wahadłowe będzie większe, więc będzie lepiej działać. Więc tak to powinno być. I okej, myślę, że możemy sobie przypomnąć, jak wyglądają nasze klawisze akcji, więc na jedynce uruchamiamy te dwa silniki, na dwójce uruchamiamy teriery oraz uruchamiamy nowy tryb dla silników tutaj tej pantery. Potem wyłączamy pantery, uruchamiamy jeszcze rakietę atomową. Silnik atomowy właściwie. No i na czwórce wyłączamy terierki, a na piątce wyłączamy silnik nuklearny. Okej, kto leci? Myślę, że lecieć będzie nasz najbardziej doświadczony pilot, chociaż tak de facto... Dobra, na razie niech leci pilot, chociaż tutaj już zawczasu może zamontuje centrum... A raczej zdalne sterowanie i to będzie te. Nie, to nie będzie te. To będzie te, bo jest troszkę mniejsze. Pytanie, jak bardzo wrażliwe jest? Na tyle, że powinno wytrzymać będąc w takim układzie, więc tutaj wszystko powinno być ok. W ogóle domontowanie tego koła wahadłowego oraz centrum, komputer taki pokładowy, że tak to ujmę, spowodowało, że mamy właściwie nieco bardziej wysunięty środek ciężkości poza środkiem sterowania, więc to powinno być całkiem przyjemna rzecz, która powinna poprawić działanie pojazdu. Myślę, że tak, ale jak to będzie, zobaczymy potem. Ok, zapisujemy pojazd, Jewelierz jest na kokpicie. Więc możemy próbować latać. Jeszcze nie montuję innych rzeczy, które teoretycznie będą potrzebne, ponieważ cóż, lepiej przetestować przed lotem, tak? Z drugiej strony może powinienem to domontować, bo to zwiększy nieco masę całego pojazdu. Niech, kto by się przejmował. Po prostu walimy pełną moc i lecimy. Airbrake. Myślę, że airbrake'i powinienem zamontować i spadochrony na wszelki wypadek. Ale to może innym razem. Światełko załączamy. Patrzcie, samolot sam startuje oczywiście. Bardzo mi się to podoba. Bardzo ładnie leci. Walimy pełną moc mniej więcej. Tak jak teraz lecimy, więc na równi, na prosto. Lecimy, rozwijamy jak największą prędkość, jaką jesteśmy w stanie. Tutaj koło wahadłowe powinno wytrzymać możliwości. Przy okazji tutaj zdalne sterowanie. Koło wahadłowe powinno być wyłączone. Chodzi o to, żeby one się nie eliminowały. Po prostu, żeby działało to jak należy i tyle. Tak więc lecimy. Najwielkiej prędkości nie rozwijamy. To mi się nie do końca podoba. Z czasem powinniśmy rozwinąć odpowiednią prędkość, a paliwa raczej wiele nie zużywamy. Zbiorników trochę mamy, więc jest spoko. Tutaj monopropelan właściwie mógłbym wyrzucić. A może ten tank zablokuje. Tak na wszelki wypadek. Ale tak, monopropelan powinien wyrzucić, bo on trochę waży. Chociaż niedużo, ale mimo wszystko waży. Ta prędkość, która się nie zwiększa, niezbyt mi się podoba.
ale lot jest w miarę stabilny, wciąż zwiększamy wysokość, więc powiedzmy, że jest wszystko ok. Musimy nabrać wysokości, która będzie odpowiednia do odpalenia terrierów. W ogóle jak to wygląda? To jest w ogóle trochę pochylone, myślałem, że to na równi zrobiłem. Tak więc tutaj ta taka kołyska jest nieco bardziej zachowana. A więc lecimy i już prędkości nie zwiększamy. Czyżbyśmy nie byli w stanie rozwinąć prędkości, którą byśmy chcieli? Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Co ja zrobiłem, nie? Zagadka będzie, chociaż to jest bardzo proste. Chciałem sprawdzić, czy odpalę jednocześnie dwa silniki, czy tylko jeden. W każdym razie wysokość nam się zwiększa, ale dużo mniej, ale prędkość zwiększamy. Chcemy prędkość, musimy lecieć jak najbardziej poziomo, żeby ta prędkość nam się zwiększyła, jak najwięcej się uda. A 200 metrów na sekundę to nie jest zadowalająca rzecz. Tutaj tego jestem całkowicie pewien, że to nie jest coś, co bym chciał osiągnąć. Więc mam wrażenie, że jeszcze będziemy musieli wykonać jakąś misję, która nam da dużą ilość punktów nauki. Tak, żeby zmienić te silniki na silniki, które dadzą mi dużo większą prędkość. Tak, to może być dość dobra decyzja, wiecie. A więc tak, no cóż, więcej prędkości już na pewno nie złapiemy. Odpalimy nowy tryb. Czyli tryb większego ciągu i większego zużycia paliwa na tych silnikach. Dużo głośniej się zrobiło tak w ogóle. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba, więc zwiększmy pułap bardziej. Myślę, że to jest dobra decyzja. Tutaj praktycznie możemy to palić, aż całkowicie oksydizer nam się skończy. Więc tutaj wszystko powinno się zgadzać. Ciekawe, czy osiągniemy 20 tysięcy km. To ja pałapce jest aktualnie 6 tysięcy i to się zwiększa. Prędkość nasza także się już zwiększa dużo bardziej. Jak wygląda sprawa z intake'ami? Tutaj rośnie, prawda? A, to rośnie. Chociaż wejście maleje. Dobra. Nie wiem, ile te silniki konkretnie tego potrzebują, ile zużywają. Nie mam tutaj żadnego... Nie mam tutaj żadnego wskaźnika na to. To mi się nie do końca podoba, ale i tak jest chyba spoko. Dobra, 600 metrów na sekundę. To już są takie duże prędkości właściwie. Lecimy dość wysoko. Prędkość horyzontalna 700 metrów na sekundę. Chyba do 1000 możemy dojść na tej wysokości, więc tu jest ok. Aktualnie zastanawiam się nad załączeniem. Nasze TWR maleje. No cóż, silniki przestaną pracować za niedługo. Widzicie, tras się zmniejsza. Jak zejdzie poniżej 20 kN, przełączymy na kolejny stage. Ok, czyli to będzie w ten sposób. I tak, tutaj teriery pracują. Silnik nuklearny pracuje. Widzicie, ma 60 kN, więc już jest całkiem przyzwoicie. Stawiamy się na prograde. Czy na pewno? Myślę, że niekoniecznie. Tak, czy zdążymy się wznieść, nim miniemy apoapsę? Mam wrażenie, że nie do końca, czyli brakuje nam mocy. Znacznie brakuje nam mocy. Brakuje takiego boosta do tej mocy, który pozwoli nam się wybić bezpośrednio z atmosfery. Mimo, że mamy prędkość dość sporą, tak i cóż, to nie jest to, co być powinno finalnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i troszkę się jaramy. To tak
Troszkę. Teriery przestały pracować, zostało nam tylko paliwo nuklearne. Nasza... O, właściwie na tym jesteśmy w stanie zrobić orbitę. Patrzcie. Nasza apoapsa się zwiększa. Mamy niskie TWR, ale lecimy w górę. A niestety nasza prędkość horyzontalna maleje. I będzie maleć, póki nie wzbijemy się odpowiednio wysoko, tak? W tej chwili dość spore tarcie o atmosferę ma miejsce. No, ale to i tak nie wygląda źle. Myślę, że można powiedzieć na chama niemal, ale powinniśmy być w stanie zrobić nawet orbitę. Chyba, że zaczniemy zwalniać jeszcze bardziej niż powinniśmy. Powinniśmy zacząć przyspieszać zaraz. Proszę o rozpoczęcie przyspieszenia, co? Już jesteśmy w górnych warstwach atmosfery, powinno być spoko. Powinniśmy dać radę zrobić coś więcej niż tylko stać w miejscu. Ale to nie wygląda już w tej chwili zbyt dobrze. Chwilowo się wznosiliśmy, no ale finalnie to nie jest to, co być powinno. Chociaż to też nie wygląda aż tak tragicznie całkowicie, tak? To jest dobre pytanie, czy damy radę, czy nie, ale zdaje się, że jednak nie damy rady. Z tyłu mamy słońce. Lecimy w tą ciemną przestrzeń Kerbinu. I wciąż się nie wznosimy na tyle, ile powinniśmy. A więc cóż, wejście w atmosferę, raczej wyjście z atmosfery Kerbinu raczej nieudane. Chociaż samolot całkiem przyzwoity. Nie powiecie nie w końcu, nie? Tak, i spadamy. A więc cóż, wracamy na Kerbin. Chociaż będzie tutaj trochę ciemno. To mi się nie do końca podoba. Myślę, że mniej więcej na 10 stopniach powinniśmy na spokojnie wylądować i wszystko będzie jak należy. Pojazd jest dość ciężki, mamy małe TWR i tutaj właśnie zabrakło tego dodatkowego ciągu, które pozwoliłoby nam nie zwalniać po odpaleniu silnika nuklearnego. Jestem ciekaw, jakby było, gdybym zwiększył ilość oksydajzeru, tak żeby teriery mogły nieco dłużej podziałać. Możliwe, że to byłby dobry trop, który mógłby sprowadzić raczej sukces na tą misję. Więc coś takiego jeszcze byśmy przetestowali. A teraz lecimy w tą taką ciemną przestrzeń. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie. O tak. Dokładnie. Tak więc cóż, możemy patrzeć jak to leci, albo wrócić sobie do stacji. Ponieważ wątpię, że cokolwiek się wydarzy, poza tym, że lądowanie całkowicie w nocy nas czeka. A to leci stabilnie, raczej myślę, że całkiem przyzwoicie. Tak więc cóż, myślę, że... Tak, słońce zachodzi. A więc myślę, że na spokojnie możemy wrócić. Ponieważ tutaj się nic się nie wydarzy. To byłoby spokojne, powolne lądowanie. Dopracujmy pojazd najpierw, tak żeby mógł zrobić to, co trzeba. Monopropelant na zero. Trochę lżejszy będzie pojazd. Tutaj zarzucimy dodatkowym oksydajzerem. Czyli dorzucimy fuel tanki. Pojazd będzie nieco cięższy. Teraz się zastanawiam, czy skoro jak pojazd będzie cięższy, czy to na pewno dobry pomysł te dodatkowe zbiorniki paliwa dodawać. Ale zobaczymy. Jak bardzo nam się przesunął środek ciężkości, co? Aha, właściwie niewiele, ponieważ to tutaj te skrzydełka nieco
Także zmieniliśmy, więc tu jest spoko. Tak, i skąd dostaniemy dodatkowy buff do prędkości? Bo to jest coś, co nam najbardziej, czego nam najbardziej zabrakło, tak? Gdybyśmy tak tymczasowo doczepili na przykład jakieś nieduże, tutaj do skrzydeł z boku. Jakieś nieduże boostery. Ciekawe, czy to by dało radę. I te są akurat duże, te jeszcze większe, takie mniejsze chcemy. Powiedzmy te. I powiedzmy, że odpalilibyśmy je tutaj w stage'u dodatkowym. Po prostu klikając spację. Ciekawe, jakby to zadziałało. Tutaj na maksymalnej prędkości oczywiście, żeby to poszło. Myślę, że to może być ciekawe. Ile w ogóle te boostery dadzą mi trusta? Powinni mi dać, cóż, nie jestem pewien. Po 30 kN każdy, więc łącznie 60. O, blisko, tak między 26 a 30 właściwie. Finalnie możliwe, żeby to dało radę. To taki dodatkowy bufor prędkości by był. Po prostu byśmy się rozpędzili i potem mieli nadzieję, że po złapaniu odpowiedniej wielkości ten nuklearny silnik oraz te terierki dadzą radę mnie wybić tam, gdzie chcę. Więc myślę, że coś takiego przetestujemy jeszcze. Ale bezpośrednio będzie to testowane dopiero w następnym odcinku. Na ten odcinek to byłby na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę, komentarzy i to wszystko, więc dziękuję Wam za uwagę. Żegnam się z Wami. No i cześć, miłego.